24 marca w Ośrodku Zdrowia w Koszycach Małych odbyła się coroczna akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną. Takie działania na rzecz społeczeństwa na stałe wpisały się w kalendarz strażaków. Wraz z budzeniem się wiosny do życia, my budzimy świadomość ludzi, bo przecież nasza krew ratuje życie innym, mówi naczelnik OSP Daniel Gniewek. Naszym celem jest uświadomienie mieszkańcom oraz wszystkim ludziom, sympatykom straży, że pomoc nie polega tylko na nadawaniu jakichś datków, ale dawaniu tego najcenniejszego daru, jakim jest krew. Strażacy z Koszyc Małych zrzeszeni są w klubie HDK PCK przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie, co stanowi o sile, wsparciu i współpracy obu jednostek. Każda jedna akcja szczyci się tym, że zawsze jest to sukces. Do tej pory klubowi udało się pozyskać od 2008 roku blisko 500 litrów krwi, dokładnie 456. Szczycimy się tym, że wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych dookoła tutaj jest z terenu Tarnowskiego, jak również z terenu gminy Wojnicz współpracują i dzięki temu osiągamy ten sukces. Była to potrzeba chwili. Pomyśleliśmy, że inne organizacje organizują tego typu akcje. Dlaczego nie my? Jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej pomagamy ludziom w wypadkach, w pożarach, ale stwierdziliśmy, że tego typu akcje mogą zachęcić nie tylko strażaków, ale też innych mieszkańców gminy oraz powiatu tarnowskiego. Chcieliśmy zrobić coś więcej niż tylko uczestniczyć w samych akcjach ratowniczych, ale również poprzez ratowanie życia ludzkiego, poprzez oddawanie krwi. Ten dar ratuje życie wszystkim ludziom. Akcja powtarzana od 2008 roku ma coraz więcej sympatyków. Kolejne 12 litrów krwi trafi do zasobów szpitalnych. Pamiętajmy, niewielką cząstką siebie możemy uratować kogoś cały świat. Anna Ptak, Tarnowska TV.